Jak już wspomniałam, takimi odpowiednikami w Polsce NGOs, które Viktor Orban zwalczał na Węgrzech w roku 2014, w Polsce jest trzy główne huby, trzy główne bazy, które od lat 80. przygotowywały Polskę na wejście okupanta. Oczywiście okupant zawsze był ten sam, tylko zmieniał nazwy, imiona i oblicze. A więc według Agendy 21 Partnerstwa na rzecz realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju, ten 10. cel został agresywnie realizowany w Polsce między rokiem 2004 a 2014, kiedy to Polska otrzymała 74 miliony 350 tysięcy euro na cel założenia i rozwinięcia ruchu obywatelskiego i niezbędnych właśnie tych trzech NGO, po to, aby zagnieździć swoje jajo w Polsce. Pomiędzy rokiem 2004 a 2009 Polska rzekomo otrzymała 37 milionów 350 tysięcy euro na cel trzech projektów, które miały rozbudowywać w Polsce te obce NGOs. Projekty te miały zostać zakończone do 30 kwietnia 2012 roku. Te trzy projekty, na które przekazano tą kolosalną sumę, otrzymały równe proporcje finansów i wszystkie miały tworzyć nowe organizacje pozarządowe w trzech dziedzinach. Pierwsza dziedzina to tworzenie równych szans dla wszystkich, jak i tworzenie społecznej integracji. Założycielem tego programu była kompania Ecorys Polska, jak i również byli założycielami tego trzeciego projektu Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Założycielem drugiego projektu, którego celem był rozwój demokracji i civil society, społeczeństwa obywatelskiego, była Fundacja Fundusz Współpracy. Dodatkowe 37 milionów euro zostało przekazane na Fundację imienia Stefana Batorego, jak wspomniałam wcześniej. Skąd się wzięły te organizacje założycielskie? Ecorys Polska brzmi jak polska organizacja, a jednak nie jest. Ecorys jest najstarszą kompanią badawczo-konsultingową w Europie. Powstała w roku 1929, kiedy to grupka biznesmenów z Rotterdamu założyli sobie fundację pod nazwą The Netherlands Economic Institute, NEI, Niderlandzki Instytut Ekonomiczny. Specjalizowali się w zbieraniu i analizie danych ekonomicznych. W roku 1979 złączyli się z firmą konsultingową Colpron Consultants. W roku 1999 podzielili się na fundację osobno, a firmę konsultingową osobno. Ecorys powstał w roku 2000, kiedy połączyli się z brytyjską kompanią badawczo-konsultingową Ecotec, która specjalizowała się w tworzeniu polityki społecznej. Tak powstała kompania Ecorys. Bardzo ważne jest spojrzenie w historię kompanii Ecorys, a więc po założeniu Niderlandzkiego Instytutu Ekonomii założyciele, biznesmeni, zatrudnili profesora Jana Tinbergena na dyrektora. Profesor Jan Tinbergen był dyrektorem Niderlandzkiego Instytutu Ekonomii od roku 1935 do 1968. W roku 1969 otrzymał Nagrodę Nobla za opracowanie dynamicznych modeli do analizowania procesów ekonomicznych. Z tej racji jest uważany za najbardziej wpływowego ekonomistę XX wieku. Jest też uważany za ojca ekonometryki. Pomimo że pierwszym ekonomistą świata, który stworzył wyrażenie ekonometryki w roku 1910, był polski ekonomista pan Paweł Ciąpa. Niestety Ragnar Frisch, a kolega Jana Tinbergena, dostał uznanie za wymyślenie tego określenia. Profesor Tinbergen zasłynął głównie z trzech osiągnięć w ekonometryce. Pierwszym było dopracowanie makroekonomicznego modelu, po czym rozwiązanie związanego z tym problemu identyfikacyjnego, no i pojęcie dynamiki tego modelu.
Nie będę się wgłębiać w teorię ekonomii i osiągnięć z tym związanych, za które profesor Tinbergen jest tak sławny. Wręcz przeciwnie, następne streszczenia będą odnośnie tych rzeczy, o których nikt nie mówi, a które są wielce niepokojące, bo rzeczywiście są problematyczne. Pewien wybitny amerykański ekonomista, emeryta, ważna figura w dziedzinie klasycznego podejścia do makroekonomii, poważnie skrytykował pracę profesora Tinbergena w związku z jego modelami ekonometrycznymi. Według profesora Roberta Lucasa modele te miały wadę, mianowicie są oparte na empirycznych korelacjach, zamiast być opartymi na czystej teorii. Profesor Lucas, jako ekspert w tej dziedzinie, zauważył, że modele profesora Tinbergena były wadliwe. W tym sensie, że można było manipulować wynikami poprzez zmiany polityczne, gdzie celem tych modeli było badanie wpływów politycznych. W efekcie modele te pozwalają na uzyskanie zaplanowanych wyników. A to się nazywa nieuczciwa manipulacja lub oszustwo. A więc, jak widzimy, logika profesora Tinbergena pozwala na taki social engineering, inżynieria społeczeństwa za pomocą wpływów na ekonomię, finanse i bankowość. Oni sami się do tego przyznają, pisząc na stronie EC Europa w ramach swojego projektu, który nazwali Jessica, Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich, gdzie opisując ten projekt czytamy, że on wspiera regenerację i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej. Na jego teorii opiera się dzisiejsza bankowość, polityka pieniężna, monetary policy, gdzie obiektem jest stopień inflacji, a instrumentem kontroli inflacji jest krótkoterminowe oprocentowanie, short-term interest rate. A więc dlaczego skomplikowane modele ekonomiczne profesora Tinbergena nie były oparte na teorii, tylko na empirycznych korelacjach, którymi to można było manipulować dla uzyskania zaplanowanych rezultatów? Przypuszczam, że profesor Tinbergen był rzeczywiście znakomitym ekonomistą i jeszcze lepszym iluzjonistą, któremu udało się stworzyć modele manipulacji, w których ukrył do dziś dnia bardzo ważną tajemnicę. Mianowicie ukrył bardzo ważny fakt, że to nie teoria wpływa na zmieniające się środowisko prawne, tylko prawdziwym sterownikiem zmian praw w środowisku ekonomicznym są samowolne decyzje podejmowane przez właścicieli prywatnego banku, The Federal Reserve, który nie jest ani federalny, ani nie ma żadnych rezerw. I który wszedł w ustawę nielegalnie i bezprawnie pod pretekstem tego, że jako centralny bank będzie w stanie powstrzymać inflację i kryzysy, kiedy w rzeczywistości manipuluje podażą pieniądza po to, by je wywołać. Po prostu modele Tinbergena ukrywają niewidzialny rząd potęgi pieniądza, która do tej pory jest największą zbrodnią XX wieku. Ewidentnie Jan Tinbergen brał udział w tej tajemnicy, skoro jego kariera mówi sama za siebie. Był założycielem organizacji Economists for Peace and Security, ekonomiści wspierający pokój i bezpieczeństwo, która to organizacja została zatwierdzona przez UN i w efekcie istnieje po to, aby mistrzowie zła zglobalizowali i zawładnęli przemysłem wojennym pod pretekstem tworzenia Transatlantic Defense Partnership, Transatlantycznego Partnerstwa Obronnego. Publikuje swoją propagandę w czasopiśmie The Economists for Peace and Security Journal, żurnal ekonomistów wspierających pokój i bezpieczeństwo, który publikuje co 6 miesięcy. W roku 1945 założył też Bureau for Economic Policy Analysis, biuro do spraw analiz polityki ekonomicznej. Biuro należy pod niderlandzkie Ministerstwo do Spraw Ekonomicznych, ale działa niezależnie. Samo się utrzymuje, otrzymuje też wspomaganie od ministerstwa, ale nie musi dostosować się do wymóg ministerstwa.
Nieoficjalnym zadaniem tego biura jest zapewnienie tej samej polityki ekonomicznej, niezależnie od rządzącej partii. Prestiżowa lista klientów tego biura składa się z niderlandzkiego kabinetu, polityków, partii politycznych, wszystkich ministerstw niderlandzkich, unii robotniczych, organizacji zatrudnień i całej Unii Europejskiej. Jan Tinbergen zaszczepił swoje ideologie we wszystkich miejscach, gdzie pracował, łącznie z Centralnym Biurem Statystyk w Hague, w Uniwersytecie Leiden, Uniwersytecie Amsterdamskim, Niderlandzkiej Szkole Ekonomii, Holenderskim Biurze Statystyk, w Legii Narodów, w Uniwersytecie Harvardzkim, a pracował z organizacjami międzynarodowymi, w Zjednoczonej Republice Arabskiej i innymi. Był członkiem Królewskiej Niderlandzkiej Akademii Sztuk i Nauk i w Międzynarodowej Akademii Nauk. Założył Instytut Ekonometryczny w Uniwersytecie Erasmus Rotterdam University i ma prestiżowy status w Amerykańskim Związku Statystycznym. Ku jego chwale powstał Instytut Tinbergen Institute i otrzymał honorowy doktorat z Uniwersytetu Sir George William University, który później zmienił nazwę na Concordia University. Muszę tutaj dodać, że jedna z głównych aktorek strasznego filmu z pierwszej części jest właśnie profesorem powiązanym z Uniwersytetem Concordia. Profesor Erika Lehrer, albo Erika Lehrer, jest owocem ideologicznym nauk Jana Tinbergena i jest jedną z pań, którą widzimy na filmie w pierwszej części, jako inicjatorkę projektu Pierworództwo Polska. I jest to pani, która nam pokazuje nową mapę Polski à la Polin. Podsumowując ten bardzo długi opis pochodzenia kompanii Ecorys Polska, która to otrzymuje granty europejskie na cel rozwijania nowych NGO w Polsce, widzimy, że ten sam pokrój ludzi, którzy stworzyli nielegalny prywatny bank The Federal Reserve w roku 1913, są autorami obecnej bankowości, ekonomii, finansów i polityki, którą doświadczamy na świecie, w Unii Europejskiej i teraz w Polsce. Dążąc do zawładnięcia wszystkimi ważnymi systemami społecznymi, co im się strategicznie udaje, stworzyli UN jako swoją prywatną administrację światową, z której kontrolują wszystkie państwa, i zawładnęli Królestwem Niderlandzkim jako swoją własną bazą intelektualną do osiągnięcia swojego ostatecznego celu. Od roku 1992 globalizacja świata przebiega według planów profesora Tinbergena poprzez wdrożenie w światową politykę najnowszego kłamstwa, jakim to jest Agenda 21, Sustainable Development Goals, SDG, Partnerstwo na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Ta rzeczywistość jest bardziej nieprawdopodobna niż fikcja, dlatego że poglądy socjalistyczne zdominowały świat, cały świat, poprzez propagowanie kłamstwa, że ocieplenie naszej planety jest wynikiem ludzkich czynów. To absolutne kłamstwo zostało wielokrotnie udowodnione, że jest kłamstwem, poprzez prawowitych, niezależnych naukowców, którzy udowodnili, że to, co doświadczamy na świecie, są naturalnymi wydarzeniami cyklowymi naszej planety, związanymi z tym, co się dzieje na Słońcu. Dlatego ten cały carbon tax i cała machineria prywatnych, globalistycznych zniewoleń człowieczeństwa pod przykrywką ratowania naszej planety są tak zwane money grabbing tactics. Po prostu jest to zwykły szwindel, w którym cały dobytek biednych ma zostać przetransferowany na tych knujących mistrzów zła, których zaczynamy poznawać.